Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Prosiłbym o jakiś sygnał na czacie. Dzisiaj sobie opowiemy o jednym z elementów. Przepraszam, akurat za chrypę. Dzisiaj opowiemy sobie o jednym z elementów zdrowia według definicji WHO. Jednym z tych elementów, który był między innymi przyczyną, dla którego tydzień temu nie było programu. Mam nadzieję, że witam serdecznie. Cieszę się, że jestem słyszany. Mam nadzieję, że dotarła do Państwa informacja, dlaczego tego programu nie ma. Otóż tydzień temu byłem na spotkaniu, na takim szkoleniu dwudniowym, które było organizowane tutaj w Polsce. Nazywało to się, przepraszam za swój angielski, National Achievers Congress. Doświadczaj z najlepszymi bogactwa i sukcesu. Oczywiście wieloaspektowego bogactwa i sukcesu. Jednym z najważniejszych wykładowców, prelegentów, można powiedzieć, na tym kongresie był Robert Kiyosaki. Ja Państwu pokazuję dzisiaj w tle jego zdjęcie. Jest to bardzo ciekawa osoba. Będę chciał dzisiaj troszeczkę bardziej Państwu ją przybliżyć i to, o czym mówi tak naprawdę, bo to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o osobę Roberta Kiyosaki. I myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz dla nas wszystkich. Dla nas, którzy słuchamy, nie tylko dla nas, którzy słuchamy, ale i w ogóle dla cywilizacji, dla ludzkości w aspekcie tego poziomu praktycznie nic nie słychać. Może ja albo mikrofon, a teraz? Proszę powiedzieć, czy teraz głośniej słychać trzaski, a teraz? Może ja za cicho trochę mówię, tak? Bo jest ok, dobra. Drodzy Państwo, to od początku jeszcze raz. Tydzień temu mnie nie było, dlatego że byłem na kongresie. Kongresie doświadczeń z najlepszymi bogactwa i sukcesu tego wieloaspektowego. Dzisiaj będziemy sobie wieloaspektowego bogactwa i sukcesu. Dzisiaj będziemy mówili sobie o jednym z elementów zdrowia według definicji WHO. I tak jak zawsze bardzo mocno, bardzo Państwa proszę, żebyście słuchali mnie sercem, żebyście starali się domyśleć tego, jakie mam, co chcę Państwu przekazać, a nie łapali za pewne słówka, bo ja czasami używam takich porównań, określeń, które może troszeczkę, jak ktoś się zgłębi i zastanowi się nad przykładem zbyt szczegółowo, to traci wątek. Nie o to mi chodzi. Prawda jest taka, że finanse są bardzo ważnym elementem tego zdrowia w ujęciu definicji WHO, ale tak naprawdę i w ujęciu większości ludzi pracujących dzisiaj w świecie zachodu. No tak naprawdę nie możemy, nie potrafimy, no nawet nie ma jak się oderwać od tego aspektu finansów. I to jest w tym wszystkim, w tej całej układance naszej rzeczywistości dzisiaj bardzo ważny element. Będziemy dzisiaj, macie Państwo w tle na obrazku Roberta Kiyosaki. Ja będę pomalutku, może nie od razu mi się to uda zmienić, jeżeli chodzi o jakość tych moich programów, ale dostałem ostatnio kilka fajnych wskazówek od Piotra. Myślę, obiecał mi pomóc w tym. Myślę, że w przeciągu miesiąca do dwóch najpóźniej no szata graficzna tych moich programów się diametralnie zmieni. Nie będę Państwa zarzucał w tle różnego rodzaju tekstami, których i tak nie jesteście w stanie w żaden sposób zczytać, słuchając tego programu, czy to z YouTube'a, czy z Wolnej Ludzkości, ale wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejsze są tutaj treści, a ci, którzy będą chcieli ewentualnie pogłębić je o jakiś materiał, no to dla tych, którzy się odezwą na maile, oczywiście je prześlę. Im będzie to szybciej po programie, tym lepiej, bo proszę mi uwierzyć, co prawda staram się pewne rzeczy archiwizować, ale później trudno mi jest to znaleźć w natłoku tych różnych zajęć, które robię. Nie jest to, że tak powiem, najważniejsza rzecz, którą się zajmuję na dzień dzisiejszy, więc proszę mi też wybaczyć.
No, z tego nie ma pieniędzy, robię to wolontaryjnie, więc nie jest to tak skatalogowane, jak powinno by być, jakbym chciał, żeby było z wielu powodów, chociażby i braku czasu i tak dalej. Też mam rodzinę, też chciałbym się nią zająć, a poniekąd państwa również uważam za swoją własną rodzinę. Jakby nie było, razem współżyjemy w tej rzeczywistości. Nawzajem za siebie jesteśmy odpowiedzialni, więc naprawdę proszę, otwierajcie serca w stosunku do tego, co mówię, zwłaszcza dzisiaj. Dlatego, że aspekt finansowy, można powiedzieć, to jest taka rzeczywistość naszego świata, w której funkcjonujemy i czy chcemy, czy nie, jesteśmy skazani na te elementy, w których funkcjonujemy. Ja kiedyś Państwu mówiłem o tym, że na nowo zaczynam rozumieć bardzo mocno fraszkę naszego wielkiego poety: większy, lepszy na wolności kęsek byle jaki, aniżeli w niewoli przysmaki. Wiecie już o tym, że od jakiegoś czasu zachęcam do tego, abyście starali się być samodzielni, abyście szukali swojego własnego hektara, w myśl tego, co mówi Anastazja, żebyście szukali swojej własnej drogi do samodzielności. Dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę, jak popatrzycie sobie dzisiaj na układ finansów na świecie, czy to będzie w aspekcie państwowym, ponadpaństwowym, czy ponadnarodowym i tak dalej, to wszelkiego rodzaju działania zmierzają w kierunku uzależnienia jednych od drugich. Mówi się tak naprawdę dużo o wolności, ale tak naprawdę ta wolność to jest tylko słowo, puste słowo, słowo, powiedziałbym, wydmuszka, słowo dyżurne, którego się używa na co dzień, tylko po to, żeby zamydlić obraz, tylko po to, żeby ludziom się wydawało, że tą wolność mają, ale tak naprawdę jej nie ma. Bo ci, którzy rzeczywiście rozumieją to słowo wolność, to rozumieją również, że im więcej wolności, tym więcej odpowiedzialności. Ludzie chcieliby mieć wolność, ale bez odpowiedzialności. Druga rzecz bardzo ważna. O jakiej wolności mówimy, jeżeli na przykład, załóżmy, dwóch rozmówców z sobą dywaguje na jakiś temat, a jeden z nich jest zależny od drugiego? Czy możemy tutaj mówić o wolności? No nie możemy mówić o wolności, bo jeżeli od jednego z nich coś zależy, a drugi z rozmówców jest uzależniony od tego pierwszego, czy ta rozmowa to będzie rozmowa między dwoma równouprawnionymi partnerami? Czy to będzie, można powiedzieć, w takim znaczeniu równa rozmowa? No myślę, że nie. Popatrzcie sobie Państwo na związki różnego rodzaju, w tym również i małżeńskie. Ty mi to, ja ci tamto. Już nie będę wulgarny dzisiaj, jak to często bywa, handel wymienny. Ale no, z czymże się to różni od tak zwanej prostytucji? Fajnie, o ile jest to układ partnerski, kiedy ta umowa jest świadomą umową. I wszystko wtedy jest ok. Ale czy możemy mówić o naprawdę partnerstwie, jeżeli jedna strona uzależnia drugą stronę od siebie? Myślę, że nie. Prawdziwe partnerstwo polega wtedy, kiedy ani jedna strona nie ma nic, na czym zależy drugiej, i odwrotnie. Wtedy, kiedy relacje są czyste. Wtedy możemy mówić o wolności. Wtedy dopiero dwóch rozmówców, jeżeli od żadnego z nich nie zależy nic w stosunku do drugiego, możemy mówić o wolności. Ja przepraszam, że tak długo mówię, trochę może to wychodzi na filozofowanie, ale to nie jest filozofowanie. Chodzi mi o to, że tak naprawdę partnerami mogą być dopiero dwie strony, które są, jak to kiedyś się modnie mówiło, samorządne, samofinansujące się i niezależne od siebie nawzajem. A kiedy jest to możliwe? Zobaczcie, drodzy Państwo, dzisiaj się uzależnia jedną gospodarkę od drugiej gospodarki, mówiąc, że to tak powinno być, że to jest nieracjonalne, jeżeli coś się robi i tak dalej. Dzisiaj się okazuje, że bardzo wiele rzeczy, które 10 lat temu były niby racjonalne, dzisiaj są nieracjonalne. Ja będę dzisiaj tłumaczył pewne rzeczy w kontekście tego, o czym mówił Robert Kiyosaki na tym kongresie w Warszawie. Jeszcze raz
powiem, no przez ten kongres tydzień temu nie było programu. Osobiście myślałem, że się troszeczkę to wszystko wcześniej skończy. Nie miałem pełnego programu. Zajęcia skończyły się o 22, więc no siłą rzeczy, jak czekałem tyle, żeby posłuchać Roberta Kiyosaki, no wolałem posłuchać go do końca, po to, żeby mu dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, o czym mówił, o wnioskach, jakie z tego wszystkiego wyciągnąłem, a Państwo sami se przełożycie to na swoje własne działania, mam nadzieję, z korzyścią dla Was i dla Waszych rodzin dzisiaj i w przyszłości. I teraz o Robercie. Jeżeli chodzi o Roberta, Robert Kiyosaki jest to bardzo ciekawy człowiek. Człowiek, który no tak naprawdę wprowadził do świata nowe myślenie, bym powiedział, nowe podejście, może nie tyle nowe, ale takie bardziej logiczne myślenie w ekonomii. Zapewne większość z Państwa wie, że napisał taką książkę, która stała się bestsellerem na rynku wydawniczym na świecie, jedna z najlepiej sprzedających się książek na świecie, po Biblii. Wielu mówi, że to jest zaraz po Biblii pierwsza książka, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy, ilość przetłumaczeń na różne języki i tak dalej. Z tego, co udało mi się sprawdzić, rzeczywiście tak jest. Książka ta nosi tytuł Biedny, bogaty ojciec. Zapewne wśród Państwa jest wiele osób, które tą książkę czytały, ale dla tych, którzy nie czytali, ja bardzo krótko wyjaśnię, o co chodziło, bo to będzie przydatne, żeby zrozumieć to, o czym mówił Kiyosaki. I dzisiejszy program będzie, myślę, że w głównej mierze poświęcony temu, o czym mówił Kiyosaki, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dla tych, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, czy posłuchać dzisiaj, do czego zachęcam, niezależnie od tego, czy Państwo mnie kiedykolwiek wcześniej słuchaliście, bo to są tematy dzisiaj bardzo, bardzo ważkie, to jest człowiek, który w 1997 roku już mówił o tym, że na rynku nieruchomości w Stanach nastąpi kryzys. Śmiano się z niego. Efekty były takie, że w 2007 roku ten kryzys nastąpił. To, co się działo, mamy skutki tego do dzisiaj na rynku finansowym. On mówi dużo więcej i o tym dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, ale nim do tego dojdziemy, krótko dla tych, którzy takie kompendium istoty, o czym mówi, pisze Kiyosaki. Książka Biedny, bogaty ojciec jest o jego, jak on to mówi, dwóch ojcach. Jednym ojcu naturalnym, jego naturalnym ojcem był, można powiedzieć, w takim powszechnym obiegu mądry człowiek, bo wiele uczący się, pan profesor, który wykładał na wyższej uczelni, i on w ujęciu Roberta jest jego biednym ojcem. Jego ojciec naturalny, jego ojciec, który był profesorem, twierdził, że jego największą inwestycją w życiu jest jego własne mieszkanie. Znowuż Robert, no jako dzieciak, jeszcze tego nie za bardzo nie rozumiał. Ale miał przyjaciela, którego przyjaciel miał znowuż ojca w ogóle niewykształconego, ale za to mającego potężne pieniądze. W naszych polskich warunkach można powiedzieć, no profesor to miał pieniądze, miał z czego żyć, pewną pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale Robert na to troszeczkę inaczej patrzy z perspektywy czasu. W każdym bądź razie o ojcu swojego przyjaciela, od którego zdobył edukację tak zwaną finansową, mówi, że był bogatym ojcem. Jego bogaty ojciec, czyli ojciec tego przyjaciela, mówił w ten sposób: jeżeli twój dom jest twoją największą inwestycją, to jesteś najbiedniejszym człowiekiem pod słońcem. Nie wiem, czy niektórych z Państwa to może nie szokuje, ale wielu ludzi tak właśnie rzadko kto tak podchodzi tak naprawdę. Wielu ludzi podchodzi tak jak jego biedny ojciec, tak? Jego naturalny ojciec, pan profesor. Pracuje całe życie, ciężko, bierze kredyt, często na całe życie, właśnie po to, żeby ten dom wybudować. Ale zastanówcie się tak głębiej, tak? Jeżeli wasz dom, w którym mieszkacie, który nie generuje wam żadnych aktywów, a tylko pasywa, bo trzeba go utrzymać, bo trzeba go ogrzać, bo w nim mieszkacie, bo trzeba go wyremontować, żeby jakoś wyglądał, bo jakoś trzeba żyć, tak? Tak naprawdę wasz dom czy wasze mieszkanie
jest waszym pasywem, a nie aktywem. Więc nie możecie mówić, że coś, co jest pasywem, jest waszą inwestycją, bo to jest żadna inwestycja. Znowuż bogaty ojciec, który nie miał żadnego wykształcenia, pokazał mu bardzo prosty mechanizm na przykładzie swego czasu gry Monopoly, gdzie kupowało się małe domki, miało się pięć zielonych domków, to kiedy miało się pięć zielonych domków, można było kupić jeden czerwony hotel. Na tym, że aktywa to są prawdziwe inwestycje. Oczywiście inwestycjami możemy nazywać bardzo wiele różnych rzeczy. W moim odczuciu jedną z najlepszych inwestycji w życiu, jak się nie ma wielkich pieniędzy, to jest inwestowanie w siebie. Mam takie powiedzenie, mam nadzieję, że się może przyjmie. Jeżeli Państwo będziecie zapraszali kolejne osoby do słuchania tych programów, może i utrwali się gdzieś tam w zbiorowości większej. Jest takie powiedzenie, czemuś biedny, boś głupi. I to powiedzenie się odwraca, czemuś głupi, boś biedny, tak? Czemuś biedny, boś głupi, a czemuś głupi, bo się nie szkolisz. I to jest moje przeinaczenie tego całego powiedzenia. Czyli jeszcze raz, czemuś biedny, boś głupi, oczywiście nie obrażając nikogo. A czemuś głupi, bo się nie szkolisz. I dzisiaj ludzie w tym konformizmie, pseudokonformizmie, kiedy im się wydaje, że mają nie wiadomo ile, ale tak naprawdę cały czas się zabijają, żeby utrzymać to, co mają, bo mają tylko pasywa, które cały czas żądają od nich dodatkowych środków, bo to nie są inwestycje, które by same na siebie chociażby pracowały. To są ich obciążenia, bo jeżeli twój dom jest twoim obciążeniem, to ty musisz skądś wykombinować środki na to, żeby w tym momencie dalej znaleźć pieniądze na to, by funkcjonować na tym samym poziomie. Przekładając to tak przy okazji, taką jako dygresję, na różnego rodzaju zdrowy styl życia. Ludzie się zabijają, później na przykład kupują jakieś suplementy, ale on musi mieć środki na to, żeby powiedzmy sobie kupić te suplementy, zioła. Tak naprawdę w tym momencie jest to jego obciążenie. On nie widzi w tym korzyści, tylko widzi stratę w postaci płytszej kieszeni. Jeżeli takie myślenie będzie towarzyszyło osobom, które chciałyby zadbać o zdrowie, ale zawsze mają coś ważniejszego, to nigdy tego zdrowia mieć nie będą. I tak te elementy na siebie się wzajemnie nakładają i się uzupełniają, ale wracamy dalej do Roberta Kiyosaki. Także swego czasu zdobył dzięki temu coś, co ja nazywam edukacją finansową. Ja kończyłem Akademię Ekonomiczną i powiem Państwu szczerze, że mnie nie nauczono myślenia finansowego. Ja nie zdobyłem edukacji finansowej. W szkołach uczy się tego, co było lat temu kilkanaście, nawet właśnie na uczelniach ekonomicznych. I to, co było na rynku lat temu kilka, to tak naprawdę już dzisiaj to już jest prehistoria. Dzisiaj ludzie, którzy wychowywali się w latach 80., czasami mówią, że to są lata starożytne w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Tak bardzo świat przyspieszył. A co dopiero, jeżeli mamy mówić o latach 60., prawda, 50., niektórzy nie są w stanie się tak szybko przystosowywać, zmieniać. Ale mówimy dzisiaj o aspekcie finansowym. Ogromnym takim elementem wpływu na ekonomię, który wywarł Kiyosaki, był również zawarty w tej książce tak zwany kwadrant przepływu pieniędzy. Ci, którzy troszeczkę wiedzą na ten temat, to dzieli się kartkę na cztery strony. Lewym górnym rogu jest literka E, czyli etatowcy. W lewym dolnym rogu jest literka S, czyli samozatrudnieni, i to jest tak zwana lewa strona. Ta lewa strona to są ludzie, którzy sprzedają swój czas. Tutaj ktoś mi na czacie napisał, że nigdy nie robili biznesplanu, bo taka prawda, to zależy jeszcze na którym kierunku, ale nie robi się biznesplanu. Druga rzecz bardzo ciekawa, ale za chwileczkę o tym też powiemy. Jak kończycie Państwo, bo dzisiaj młodzież kończy różne szkoły, ja zacząłem wykładać na jednej wyższej uczelni, znaczy wykładać, trudno, to szumnie brzmi, tak? Nie robię wykładów, bo nie mam doktoratu, ale będę prowadził zajęcia i prowadzę już te zajęcia.
Z tym, że, drodzy Państwo, dzisiaj no, mam zamiar wprowadzić w nauczanie pewne elementy, których nigdzie nie ma. Takiej kreatywności. Dyrektorka zadała mi takie pytanie, czy, bo mamy tutaj wspólnie z jednym takim panem, właśnie doktorantem, stworzyć nowy kierunek, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy młodzież, która skończy ten kierunek, będzie miała pracę. No i, no, drodzy Państwo, no, jak można powiedzieć, czy będą mieli cztery prace za 4 lata, tak? Za 4 lata, gdzie dzisiaj tak naprawdę jest moda na bezpieczeństwo wewnętrzne, z tym, że tak naprawdę narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne. Ja nie chciałem, żeby to było określone przymiotnikiem narodowe. Wolę bardzo szerokie pojęcie bezpieczeństwo wewnętrzne, bo w tym aspekcie możemy mówić bardzo szeroko i myślę, że stworzymy nowy program oparty na ćwiczeniach, na takich warsztatach pokazujących, uczących pewnych mechanizmów od pisania własnej mapy marzeń, przekładania tego na swój program, plus robienia właśnie własnego biznesplanu na życie, bo to jest bardzo ważne. Nie da się nikogo uszczęśliwić na siłę. Druga rzecz, że no, tworzenie znowuż w kierunku tak zwanego bezpieczeństwa narodowego, kadr, no, tak naprawdę za chwilę, to jest modny kierunek teraz, tak jak była modna psychologia, za chwilę tego, takich potrzeb nie będzie. I tyle. Namnoży się po kolejne kadry, tak się natworzyło nauczycieli, którzy pojęcia o nauczaniu nie mają. W każdym bądź razie, taka mała dygresja. Wracając do kwadrantu przepływu pieniędzy. Lewa strona to są ci, którzy sprzedają swój czas. Ja często mówię, ktoś ciebie wycenił na 500 zł, na 2000, na 5000, na 12 tysięcy i ty się sprzedajesz za te dwa, za swój czas, za te pieniądze, tak? Na tyle, na ile się człowiek ceni, na tyle się wycenił. No i druga, prawa strona tego kwadrantu przepływu pieniędzy, prawy górny róg to jest B, czyli biznes, z tym, że biznes to jest takie przedsięwzięcie, które zatrudnia, gdzie osoba zatrudnia no, co najmniej 500 osób. I prawy dolny róg, czyli I, inwestycje. Prawa strona tym się charakteryzuje, że kupuje czas innych. Ja nie będę wgłębiał się i wgryzał w te elementy. Odsyłam Państwa do książki. Książka jest naprawdę warta przeczytania. Tym bardziej, że bardzo wiele firm dzisiaj, czy to marketingu sieciowego, czy tradycyjnego, często jak rozmawiacie z różnymi przedstawicielami finansowymi, to oni posiłkują się kwadrantem przepływu pieniędzy, wskazują, pytają się, kim byś chciał być. Każdy by chciał być inwestorem. No to inwestuj chociaż 200 zł i tak dalej miesięcznie. To wszystko zależy od bardzo wielu czynników. Ja nie chcę tutaj wchodzić w te elementy. To tak jak przy doradzaniu a propos zdrowia. No nie da się jednej recepty dla każdego, tak, ustalić, bo takiej nie ma opcji po prostu. W każdym bądź razie, Robert mówił jeszcze coś takiego. Drodzy Państwo, a propos tego pytania dyrektorki, czy będą mieli pracę. Drodzy Państwo, ja zadam Państwu takie pytanie. Jak wy idziecie do banku, to bank was pyta, jaką uczelnię kończyliście? Jaki macie tytuł naukowy? Czy bank was pyta, jakie mieliście oceny w szkole? Czy bank was pyta może o to, jaki macie wynik finansowy? Książka nawiązuje do finansów, ale panie Patryczek, tak? Ale dzisiaj mówimy, tak jak powiedziałem, o piątym elemencie zdrowia, elemencie finansów. To ma ogromne znaczenie. Chociażby dlatego, że jeżeli gdzieś jest jakieś lekarstwo, które kogoś może wyleczyć, a ten ktoś nie ma pieniędzy na to, by sobie je kupić, to zmarł dlatego, że był chory, czy dlatego, że nie miał pieniędzy? Chciałbym, żebyście Państwo traktowali pieniądze jako pewnego rodzaju towar uniwersalny, który został wypaczony, bo pieniądz sam w sobie nie jest zły, tak jak nóż sam w sobie nie jest zły. Nożem można pokroić chleb, ale nożem można też zrobić komuś krzywdę. Podobnie jest z pieniądzem. Celowo neguje się
pieniądz jako pewnego rodzaju uniwersalny towar w społeczeństwie, by ludzi zniechęcić do pojęcia pieniądza. Czyż można mieć pieniądze, jeżeli się ich nie lubi? Czyż można być zdrowym, jeżeli się zdrowia nie lubi? Warto się nad takimi rzeczami zastanowić, nad tym, żeby była pełna i pewnego rodzaju spójność między tym, co się myśli, mówi i robi. Ja bardzo często to zaznaczam, jest tak wiele takich sprzeczności, takich mitów funkcjonujących w społeczeństwie, takich haseł dyżurnych na zasadzie, a pieniądze szczęścia nie dają. Ktoś z Państwa tak słyszał, a może ktoś tak z Was mówi? To są takie stereotypy, które funkcjonują gdzieś tam bardzo głęboko. Ja już nie chcę się teraz tam tracić czasu, zastanawiać dłużej nad pewnego rodzaju takimi stwierdzeniami, tak, że pieniądze nie są najważniejsze. Gdzieś tam ktoś, tylko pytanie, kto to mówi, tak? Obyście Państwo w to nie uwierzyli, bo tak naprawdę zobaczcie, nasza rzeczywistość dzisiaj kręci się wokół pieniądza. I ci, którzy Wam takie kity żenią, to chcą, żebyście w to wierzyli, że one rzeczywiście nie są najważniejsze. Bo najważniejsze nie są. Ale są elementem bardzo ważnym, jednym z kilku, które stanowią fundament zwany w konsekwencji zdrowiem. W każdym bądź razie. Robert Kiyosaki jest człowiekiem, który dzisiaj ma ponad 5000 nieruchomości. W 1984 roku kupił. Ktoś by powiedział, miał pieniądze, to kupił, tak? I to jest takie błędne myślenie właśnie o pieniądzach. W 1984 roku kupił dwupokojowe mieszkanie, które generalnie rzecz biorąc miał tylko 20% tego, co było ono warte. Resztę wziął w kredycie w banku. Bardzo szybko wynajął to mieszkanie. Miał już w tym momencie, mógł się wykazać tak zwaną płynnością finansową. Zgłosił się do banku, dostał kolejny kredyt, kupił kolejne mieszkanie, które znowuż wynajął. Dzisiaj nasza świadomość finansowa, podobnie jak i zdrowotna, opiera się generalnie w większości na takim mechanizmie kupię, potrzymam, poczekam, aż wartość nieruchomości wzrośnie i sprzedam. I to się nazywa inwestowaniem w nieruchomości. Według Roberta i według mnie, drodzy Państwo, jest to żadna inwestycja. To niczym się to nie różni od kupienia sobie domu, który jest Twoim pasywem. Bo nim ta wartość wzrośnie, no to trzeba trochę poczekać. Dopóki nie sprzedasz, jest Twoim pasywem. Ale tak myśli 90% inwestorów. Drodzy Państwo, tak jak życie to jest ruch, tak w finansach, jeżeli potraktujecie pieniądz jako formę energii, pieniądz nie może stać w miejscu. Wszystko, co stoi, energia, która stoi, zamiera. Ona musi być płynna. Robert za chwilę kupił trzecie mieszkanie, czwarte, dzisiaj ma ich 5 tysięcy. W 1997 roku, kiedy mówił o kryzysie, wszyscy się z niego śmieli. W 2007 roku, kiedy kryzys nastąpił, to ci, którzy się śmieli, sprzedawali nieruchomości, a on je kupował. Dlaczego? Dlatego, że dla banku miał ogromną wypłacalność i tak zwaną płynność finansową, polegającą na tym, że wszystko było w obrocie. Potężne przepływy pieniężne, które generowane były poprzez jego firmę. Ma dzisiaj 600 odwiertów ropy naftowej. Ten człowiek naprawdę wie, co ma robić. I to jest tak naprawdę też moja generalna zasada. Jeżeli uczysz się, to ucz się od praktyków, a nie od teoretyków. Ucz się od tych, którzy już coś w tym kierunku zrobili. Nieważne, czy to będzie zdrowie, czy to będą finanse. Dlatego moja generalna zasada jest taka. Nie mówię nikomu niczego, czego sam nie zrobiłem, czego sam nie sprawdziłem na sobie. Dotyczy to zarówno zdrowia, także i innych elementów. Ten prosty mechanizm spowodował, że ten człowiek dzisiaj tak naprawdę, można powiedzieć, ma tak zwaną wolność finansową.
Ale chcę powiedzieć o tym, o czym mówił Robert a propos przyszłości. Myślę, że to były najważniejsze informacje zawarte pośród tych dwóch dni. To, o czym mówił Robert. Człowiek, który według mnie ma na dzień dzisiejszy no, ogromny wpływ na to, co się dzieje na świecie. Może wpływ jako wpływ, ale wie, co się tam dzieje, bo w tym siedzi, po prostu siedzi. Otóż Robert Kiyosaki przewiduje, iż w 2016 roku może nadejść do potężnego krachu na rynku gospodarek w ogóle świata zachodniego. Ma nadzieję, tak przynajmniej wyraził, że do tego nie dojdzie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Państwu kiedyś powiedziałem, twierdzenie, że będzie ciągły wzrost gospodarczy i walka o ciągły wzrost gospodarczy, to jest utopia. Tak jak utopią jest walczenie o wzrost wartości nieruchomości, jak utopią jest liczenie na to, że ciągle akcje będą rosły. Drodzy Państwo, zastanówcie się, to jest utopia. Każdy, kto kupuje, kto wchodzi w taki rynek czy inny, liczy na to, że ten rynek będzie rósł. Przepraszam bardzo, ale głupcy, nie obrażając nikogo, cały czas się cieszą z tego, że rynek, że giełda rośnie i czekają tylko na to, że to będzie rosło. Ci, którzy są już troszeczkę bardziej zaawansowani, zaczynają również inwestować w tak zwane spadki. Widzą, że często spadków jest więcej, aniżeli zwyżek. Ale tu, że nie chcę dzisiaj Państwu robić tam żadnych wykładów na temat różnych mechanizmów rynkowych. W każdym bądź razie chodzi o jedną rzecz. Twierdzenie, że rynek nieruchomości, że rynek akcji, że będzie ciągły wzrost gospodarczy, to jest tak zwana ciągły wzrost, to jest utopia. Nie da się tak naprawdę. Prędzej to jest taka bańka mydlana, która prędzej czy później będzie musiała, no, pęknąć. No nie ma takiej opcji. I ona pęknie. Robert Kiyosaki przewiduje, że bańka mydlana pod tytułem gospodarki kapitalizmu świata zachodu pękną w granicach 2016 roku. Dlaczego? Podaje trzy powody. Pierwszy powód to jest kiepski stan finansów Stanów Zjednoczonych. Z uwagi na zadłużenie. Okazuje się, że od ponad 10 lat w zestawieniu finansowym Stanów Zjednoczonych nie podaje się zadłużenia tego kraju. Szacuje się, że zadłużenie Stanów wynosi między 50 a 250 trylionów dolarów. Drodzy Państwo, to są niewyobrażalne pieniądze. 250 trylionów dolarów. Nikt na tym już nie panuje. I tak naprawdę Amerykanie mają dzisiaj dwa wyjścia. Dobrze o tym wiecie, że Amerykanie jeszcze dzisiaj mają taki prym na świecie, tak? To takie państwo, żandarm, które decyduje. My małpujemy Amerykę, myślimy, że to tam taki wielki dobrobyt, że to wszystko do nas zaraz przyjdzie. No, tak nie jest. To żeby ktoś zyskał, to ktoś musi stracić. To zawsze tak jest. I czy to będzie giełda, czy to będzie Forex, czy to będzie jakakolwiek inna działalność, to pytanie, co kto nazywa zyskiem, a kto co nazywa stratą. Nie wchodźmy w pewne dywagacje. Są trzy wyjścia z tej sytuacji, jeżeli chodzi o Stany. Ja już nie będę mówił o tym, że Amerykanie dzisiaj dodrukowywują co miesiąc 40 miliardów dolarów, że uchwalili ponownie budżet, czyli znowuż będą dodrukowywali, ale generalnie mają trzy wyjścia. Pierwsze to jest spłacić ten no, horrendalny dług, kosmiczny wręcz dług. I co się stanie, kiedy Amerykanie to spłacą? No po prostu Ameryki nie będzie, bo wartość Ameryki praktycznie rzecz biorąc no, ledwie pokryje to zadłużenie. Wariant drugi. Ameryka nie spłaci zadłużenia. Odmówi zadłużenia, czyli stanie się bankrutem. Jeżeli zbankrutują Stany, bankrutuje Japonia, bankrutują Chiny, bankrutuje cały świat. Opcja trzecia. Drukować jeszcze więcej dolarów. Kiyosaki przewiduje, że zdarzy się to trzecie, ten trzeci wariant, no w sumie jest on podtrzymywany. Pytanie na jak długo? Według niego, z czym ja się zgadzam,
Właśnie drukowanie pieniędzy doprowadziło Hitlera do władzy. Tak zwane puste pieniądze. Tak naprawdę o tym już rozmawialiśmy nieraz. Puste pieniądze są już od Nixona, tak? Lata 70., kiedy zniesiony został parytet dolara w stosunku do złota. Poza tym, to już mówiłem, ale wspominam jeszcze raz, FDA, bank centralny w Stanach Zjednoczonych, nie jest bankiem narodowym, tylko bankiem prywatnym, w rękach prywatnych i nigdzie nie znajdziecie w czyich. Oficjalnie nie wiadomo w czyich. Kolejna rzecz. Podawał Kiyosaki pewnego rodzaju porównania chociażby do Imperium Rzymskiego. Popełnili ten sam błąd. Tak naprawdę zaczęli wypuszczać na rynek pieniądze, które nie były w 100% ze złota, ale były z domieszkiem niklu, czyli wartość tego pieniądza już była niższa. Poza tym daję taki przykład, który również doprowadził no, Imperium Rzymskie do upadku, tak? Czyli rozleniwienie, rozpasanie. Wydawało im się, że tak zawsze będzie. Drodzy Państwo, Amerykanom dalej się tak wydaje. Może nie wszystkim, bo są pokazywane pewne filmy, jak tam Amerykanie się przygotowują na koniec, tylko to bardziej wynikało ze strachu przed końcem 2012. Tam niektórzy byli przewidujący, którzy analizowali pewne fakty finansowe, mówiące o tym, że to się wszystko może sypnąć. To dlatego dyrektorom banków dają tak horrendalne pensje, po to, żeby po prostu milczeli. W każdym bądź razie wygodnictwo upaja. Wiecie Państwo o tym, że na przykład w Stanach, jak w budynku, w którym nie wchodzi winda, to już nikt nie wjedzie do pracy, nie wejdzie po schodach, bo winda nie chodzi. Lenistwo. Nie wiem, czy ja opowiadałem o tym, jak tutaj była rodzina, u której moja córka przez rok była. Ja mam na basen dosłownie 300 metrów, to ta pani się śmiała, że 95% Amerykanów te 300 metrów na basen jechałaby samochodem, a nie tak jak ja, pieszo czy biegiem, tak, żeby sobie rozruszać kości, poprawić krążenie w organizmie. No tak to jest. No, ludzie do dobrego się bardzo szybko przyzwyczajają, nie rozumiejąc, że tak naprawdę niszczą samych siebie. A popatrzcie dzisiaj na swoje dzieci. Nie wymagaliśmy wcześniej, więc trudno później wymagać, jeżeli no, trzeba byłoby na pewnym etapie zmusić do pewnych działań. No nie, bo po co, tak? Dopiero wtedy, kiedy... poza tym umysł też jest leniwy, nie robi nic, jak nie musi. Trochę chore. My powinniśmy zaczynać działać wtedy, kiedy jest jeszcze na to czas. Mięsień zwany mózgiem powinien nam pomagać, przewidując rozwój wypadków. Logika jest to coś, co zostało wyrzucone ze szkół. No bo po co? Przecież nie potrzeba ludzi myślących i kreatywnych. Ale o tym już rozmawialiśmy, nie będę rozwijał. Pierwszy kierunek. Czyli pierwsza niejako przyczyna, dla której to wszystko nastąpi, to jest zadłużenie. Państwa ocenie zostawiam, czy uważacie, że to jest słuszne, czy nie. Drugi taki przyczynek to jest wiek społeczeństwa. Wszystko, cokolwiek do tej pory na świecie się rozwijało się dzięki tak zwanemu pokoleniowi, które nazywano w ekonomii, to się nazywa baby boomer. Bo jak dla tych, którzy nie wiedzą, to po II wojnie światowej, wtedy kiedy wojna została wygrana, wtedy kiedy nie było jeszcze telewizorów, nie każdy miał radio, to tak naprawdę ludzie nie mieli za wiele, że tak powiem, zajęć. A ponieważ najpierw było bardzo ciężko i smutno, a później było tak wiele radości, to tak się radowali, że się bardzo rozmnażali. I to pokolenie baby boomer dzisiaj osiąga, to są ludzie w wieku mniej więcej 50-60 lat. To są ludzie, którzy za chwilę w 100% pójdą na emerytury. Praktycznie rzecz biorąc, pokolenie baby boomer to jest prawie 70%, no może trochę przesadzam, ale między 50 a 70% populacji świata. I ci ludzie, którzy przejdą na emerytury, to są ludzie, którzy mają 90% kapitału tego świata. I to jest najważniejsze. Bo kto ma pieniądze, ten rządzi.
I dlatego na potrzeby tych, którzy mieli pieniądze, były stwarzane różne rzeczy, tak? Cały przecież system informatyczny, łącznie z komputerami i tak dalej, to było to, czego potrzebowało to pokolenie. Dlatego to się rozwinęło. Dlaczego na świecie rozwinęły się firma, która produkowała Barbie? No bo wtedy było pokolenie baby boomer. W Polsce było takie modne hasło 1000 szkół na 1000-lecie. Dlaczego? Bo w Polsce też było pokolenie baby boomer. To jest pewien trend, który dotyczy całego świata tak naprawdę. Ten trend wykorzystuje również MLM, jeżeli mówimy o wellness. No, każdy, kto ciężko pracował, chce na starość jak najdłużej tym, co wypracował, się cieszyć, więc no, chce te swoje owoce konsumować, a często mu już zdrowie nie doskwiera. Ale co jest najciekawsze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tam jest 80 milionów ludzi w tym wieku, ale tylko połowa z nich ma zapewnione środki do tego, by godnie przeżyć emeryturę. A co z resztą? A reszta wyciągnie ręce do reszty społeczeństwa. I to jest potężny problem. Bo tak naprawdę ci ludzie, Kiyosaki mówi, zaczną pogrążać Stany, ale ci ludzie będą pogrążali nie tylko Stany. Wszystkiego rodzaju, wszystkie systemy społeczne mają ten problem. Dlaczego u nas dzisiaj kombinuje się znowu przy OFE, przy różnego rodzaju innych rzeczach? Ten problem u nas już by był dawno rozwiązany, gdyby troszeczkę inaczej podzielono majątek wspólny, tak? Zamiast go prywatyzować za wszelką cenę, po prostu dać tym ludziom, którym i tak prędzej czy później trzeba będzie dać. No ale nie ja jestem ministrem finansów, nie ja łykałem kit jak świeże bułeczki, kiedy w telewizji, zresztą wszystko można sprzedać, jak się ładnie ubierze, argumenty się znajdą, sami państwo widzicie, jak to się ładnie cyrk robi przed kamerami. W każdym bądź razie drugi element to jest wiek społeczeństwa. No i trzeci, o którym się bardzo rzadko mówi, albo się nie zdaje sprawy, albo oficjalnie się go pomija, to jest ropa naftowa. To jest problem z gospodarką światową. Ja odsyłam Państwa, ja już polecałem parę razy, żebyście Państwo obejrzeli sobie program, film Luca Bessona, Home SOS Ziemia. On leci czasami jeszcze na Filmbox albo Filmbox HD. Raz chyba był nawet na Discovery. Warto go obejrzeć. Luc Besson pokazuje, co my, ludzie, zrobiliśmy z planetą Ziemia. Ja bym powiedział, co my, plaga pod tytułem bakteryjki, zwane cywilizacją ludzką, uczyniliśmy naszej własnej żywicielce Gai, rozplemiając się ponad miarę. Niszcząc wszystko, jak szarańcza, gdziekolwiek wpadniemy, nie obchodzi nas nikt, nic. Liczymy się tylko my i nasze potomstwo. W każdym bądź razie dla wygody własnego życia, własnego potomstwa, żeby naszym dzieciom żyło się lepiej, oczywiście poświęcając się ponad wszelką miarę, gotowi jesteśmy naprawdę na bardzo wiele dziwnych rzeczy. No, kopiemy również i wydobywamy różne rzeczy, w tym ropę naftową. Z tym, że co się dzieje? Ropa naftowa drożeje. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, tak? Popatrzcie sobie, jak to idzie lawinowo, tak naprawdę. Wraz z ropą drożeją różne inne produkty. Był pokazany bardzo ciekawy wykres, który ja sobie akurat wynotowałem z niego dane. Nie były one omawiane, ale powiem Państwu tak. Tak naprawdę nie chodzi o samo, znaczy o samo jako w sobie, ale chodzi o to, że, bo Amerykanie w ogóle na świecie utrzymuje się, że złóż ropy jeszcze mamy dużo. No to po co się szuka na przykład różnego rodzaju innych nośników energii? Okazuje się, że wydobycie ropy jest coraz droższe. W latach 30. XX wieku stosunek kosztów wydobycia do kosztów, do zysków to był 1 do 100. W latach 70. XX wieku to było 1 do 25. W latach 90. to było 1 do 18 w przedziale 1 do 10.
No i przewiduje się, że do 2020-30 roku stosunek kosztów wydobycia do zysków to będzie 1 do 2. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Podawał pewne dane, że w Kazachstanie szacowano, że koszty wydobywania tam ropy to zamkną się w przedziale 50 miliardów dolarów. Dzisiaj ponoć, nie sprawdziłem jeszcze tego, ale dzisiaj podobnież te koszty wzrosły dziesięciokrotnie, czyli jest to już 500 miliardów. Prawda jest taka, że ci, którzy przy tej ropie siedzą, jeszcze kupek pieniędzy zarobią, dlatego Robert, no, nie na darmo to robi. Zresztą powiem Państwu, że on te swoje nieruchomości mieszkalne, domy i tak dalej w bardzo ciekawy sposób lokuje wokół właśnie tych swoich odwiertni i wokół szpitali z uwagi na baby boomer. Także nie będę więcej mówił, żeby Państwu gotowca nie dawać. Pomyślcie sami, co się opłaci w aspekcie tym, o którym rozmawiamy. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o ropę, jesteśmy na skraju przepaści. Dlaczego u Arabów jest taki bunt, tak? Bo jeżeli koszty są większe, to mniejsze zyski im zostają. Dlatego, że w tym momencie pojawia się u nich głód, dlatego kraje arabskie podnoszą głowę. Warto się nad tym wszystkim zastanowić. Jeszcze w kontekście chociażby mówi się dużo o różnych alternatywnych źródłach, prawda? My jeszcze mamy węgiel. Myślę, że Polska powinna wrócić do wydobycia swojego węgla, tym bardziej, że mamy dobrej jakości węgiel. Zresztą, drodzy Państwo, to nie na darmo Niemcy i Rosjanie nas najeżdżali. No przecież to nie jest tak, że ktoś kogoś najeżdża bezinteresownie. To jest zawsze gra interesów. Chodziło o nasze zasoby i zawsze tak było. My mamy zasoby. Mało się mówi o naszych zasobach też w północno-wschodniej części Polski. Niektórzy, może nie będę za wiele gadał, bo to też nie o to chodzi. My nie będziemy tego wydobywali, bo to też nie o to chodzi. Ale zastanawiają się na przykład nad tym, czy zastąpić obecne elektrownie elektrowniami atomowymi. Wiecie Państwo, ile by trzeba było takich elektrowni atomowych wybudować? 6 tysięcy elektrowni atomowych na świecie trzeba by było wybudować, żeby zaspokoić dzisiejsze zapotrzebowanie na głód energetyczny. Jest to nierealne. Jest to nierealne z tego powodu, że nie ma na świecie tylu zasobów uranu. Druga rzecz, że koszty związane społeczne w ogóle i ja bym powiedział nawet życiowe, związane, sami widzicie, co się dzieje po Fukushimie, co się działo z Czarnobylem. Koszty związane z tego rodzaju sytuacjami no, są niewspółmierne w stosunku do zysków. Także lepiej, naprawdę lepiej zastanowić się nad powrotem do tych naturalnych źródeł, do tych naturalnych sposobów, do naturalnego sposobu budowania domu, funkcjonowania w zgodzie z naturą i wieloma innymi elementami w przełożeniu właśnie na naturę. Także o tym mówił Kiyosaki. Autor wykresu, który mówił, jeżeli chodzi o kwestie związane z kosztami wydobycia ropy naftowej w przeliczeniu na zyski, mówi, że kryzys nastąpi najpóźniej w 2018 roku i nastąpi załamanie tego rynku. Jeżeli mamy takie dane, a mamy dzisiaj 2013 rok, to zastanówcie się Państwo, ile macie czasu na to, żeby się przygotować na ewentualnie na najgorszy scenariusz, który może się zrealizować w społeczeństwie. Czy będziecie tak jak wszyscy czekali do końca? Ja to zawsze mówię, gdzieś chyba na Facebooku mam takie motto, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem rzeki. Zresztą nieraz o tym też Państwu wspominałem, że to są mądre słowa. Czy weźmiecie swój los w swoje ręce? Czy będziecie dalej się uzależniali od innych, licząc na to, że w rozmowie z Wami będziecie z nimi, będziecie później partnerami? Nie liczcie na to. Jeżeli nie macie swoich marzeń, znajdzie się 100, 200, 300 innych, którzy zaprzęgną was do realizacji swoich marzeń. Dlatego naprawdę warto
przeanalizować sobie bardzo wiele elementów, dlatego warto też dzisiaj przeanalizować sobie swoje myślenie finansowe. Bo tak naprawdę to, ile dzisiaj macie w swojej kieszeni, w swoim portfelu, zależy od tego, jakie macie własne myślenie. Czy liczycie na to, że ktoś wam coś da i że to zrobi bezinteresownie? Także także, drodzy Państwo, warto naprawdę nabrać do tego wszystkiego dystansu. I dopóki nie będziecie w stanie powiedzieć, że jesteście samorządni, samofinansujący się i niezależni, to nie możecie być równoprawnymi partnerami w rozmowie z kimkolwiek. Bo zawsze będzie wam na czymś zależało. Jeżeli będzie wam na czymś zależało, to znaczy, że jesteście uzależnieni. Więc jakaż tu wolność? Myślałem, że trochę dłużej mi to dzisiaj zajmie. Nie chcę rozwijać tego wątku. Myślę, że istotę tego, o co mi chodziło, przekazałem. W takim wypadku, drodzy Państwo, troszeczkę powiemy sobie w kontekście... To nie będzie to... Wow, to ja sobie tylko przesunę. Jedną rzecz. Będę chciał Państwu dzisiaj jeszcze... parę rzeczy powiedzieć na temat jednego krótkiego artykuliku jeszcze z Nieznanego Świata z października. Już jutro będzie nowy, ale to będzie... O, nie będę pokazywał całości. Bo wiem, że to później jest nieczytelne. Jest to artykuł Byli sobie jogini. Czy pamiętasz, trzeba pogodzić się z faktem. Coraz mniej ludzi może odpowiedzieć tak, pamiętam. Ale to jeszcze nie powód, żeby z uporem zapominać wszystko i wszystkich. Tę oto myśl zaczerpniętą z książki Zielińskiego W stronę pysznej chciałbym uczynić mottem swojej publikacji. Makary Sieracki, żyjący w 1992 rok, zmarł w wypadku samochodowym, napisał książkę pod tytułem Życie bez chorób. Życie bez chorób. Została ona wydana w 1990 roku po kilku latach cenzuralnej obstrukcji przez zasłużoną w latach 80. na polu edytowania i rozpowszechniania publikacji z zakresu paramedycyny, psychotroniki i dziedzin pokrewnych poznańską oficynę Różdżkarz. Jeden jedyny zresztą w świetnym stanie egzemplarz tej erudycji trafił do moich rąk. W trakcie czytania ogarnęło mnie zdumienie nie tylko z powodu zajmującej treści. Dostrzegłem bowiem niezwykłe paralele pomiędzy losami i poglądami autora wspomnianej książki, a życiorysem i osiągnięciami Stanisława Górskiego, żyjącego w latach 1913 a 2009, sławnego mistrza z Bieszczadów, którego pracę Polski Jogin wydawnictwo Rawi wydało w 2004 roku. Miałem go okazję poznać kilka lat wcześniej. Mimo iż z obydwoma tymi ludźmi nigdy osobiście się nie zetknąłem, postanowiłem ich przypomnieć, gdyż po stokroć na to zasługują. Dlaczego chcę też o tym Państwu dzisiaj? Dlatego, żebyście stali się joginami własnego życia, żebyście się stali artystami własnego życia, żebyście wyciągali wnioski z tych treści, które do Was docierają, ale żebyście je przekładali na działanie. Żeby to nie było sztuką dla sztuki, że my sobie tak posiedzimy, podywagujemy, pointelektualizujemy, fajnie było i cześć, i nic więcej z tego nie wynika. Jeżeli tak miałoby być, to o kant tyłka te nasze spotkania, te nasze, powiedzmy sobie, nawet czasami takie wymiany myśli, tak przynajmniej staram się robić, bo ja szczytuję wasze czaty.
po to też, żeby czasami się również do nich odnieść. Ale drodzy Państwo, życzę Wam, żebyście byli joginami własnego życia, żebyście te treści, o których mówię, i czy możemy się oszukiwać, ale tak naprawdę to, co dzisiaj się dzieje z finansami globalnymi świata, no obudźcie się, otwórzcie oczy, to jest równia pochyła, to się musi rozsypać, no nie ma takiej opcji. Nie będę daru, przepraszam, chciałem powiedzieć ryja przez mikrofon, ale naprawdę, jeżeli jeszcze nie zrozumieliście tego, po co dzisiaj mówiłem o Kiyosakim, to jest naprawdę bardzo ważny program. Ja się czasami zastanawiam, czy już prawie 2 lata prowadzę, czy będę miał jeszcze szansę kolejne 2 lata. Może jeszcze 2 lata tak, ale co będzie dalej, nie wiem. Warto naprawdę wziąć do głębi serca te wszystkie treści, o których tutaj sobie mówimy. Ja nieprzypadkowo wchodzę w tematy finansowe. One naprawdę bardzo mocno i bezpośrednio są związane ze wszystkimi elementami życia i funkcjonowania naszej rzeczywistości dzisiaj. Jeżeli zrobicie to, żeby to nie było tak bardzo uzależnione, będziecie wolnymi ludźmi. W każdym aspekcie. I wtedy też będziecie mieli czas na to, żeby zadbać zgodnie z naturą o swoje zdrowie. W obu przypadkach panów, o których tutaj już wspomniałem, czyli Stanisława Górskiego i Makarego Sieradzkiego, los rzucił im wyzwanie i naznaczył swoim piętnem. Jednak zarówno Makaremu Sieradzkiemu, jak i Stanisławowi Górskiemu, dzięki ciężkiej pracy i determinacji wewnętrzna siła pozwoliła nie tylko odwrócić fatalną kartę, lecz stać się ludźmi spełnionymi i wyzwolonymi. Jeżeli chodzi o Górskiego, był to koszmar hitlerowskich obozów pracy, który zaowocował zapadnięciem na gruźlicę płuc. Natomiast Sieradzki przeszedł przez piekło 9-letniego ciężkiego więzienia, na które został skazany w okresie tuż powojennym, pod urojonym przez komunistycznych barbarzyńców pretekstem, co doprowadziło jego zdrowie do ruiny. Mimo to, w tak zdawałoby się beznadziejnej sytuacji, obydwaj ci ludzie wrócili do zdrowia i równowagi organizmu. Było to możliwe dzięki konsekwentnemu postępowaniu i narzuceniu sobie ogromnej dyscypliny. Za pomocą sztuki oddychania, ćwiczeń systemu hatha jogi, nieobecne im były nawet najbardziej zaawansowane asany czy praktyki pranajany, co ilustruje zamieszczone w książce fotografie. Może ja Państwu pokażę, jeżeli chodzi tutaj o to zrobimy w ten sposób. Na tyle, na ile uda mi się to powiększyć, Państwu pokażę, żebyście zobaczyli sobie. Prostego i witalnego odżywiania. Czyli jakie elementy mają tu znaczenie, o którym tutaj mówimy, tak? Konsekwencja w postępowaniu i narzuceniu sobie ogromnej dyscypliny za pomocą techniki oddychania, ćwiczeń systemu hatha jogi, prostego i witalnego odżywiania. Notabene pojawia się tu między nimi różnica, o ile bowiem M. Sieradzki był przez kilkadziesiąt lat ścisłym jaroszem, opierającym dietę głównie na surowych potrawach, a jeden z rozdziałów jego książki to swoisty manifest wegetarianizmu. Ponadto praktykował również głodówki lecznicze, które szczegółowo opisuje. O tyle S. Górski wprawdzie preferował jarskie odżywianie, jednak kierując się, jak stwierdził, instynktem organizmu, w zimnych porach roku spożywał także pokarmy zwierzęce. Dzięki samoleczeniu ziołami, kontaktowi z naturalnym środowiskiem, a przede wszystkim autosugestii i afirmacji życia, obaj, jak się rzekło, wrócili do zdrowia i równowagi organizmu, co pozwoliło im wbrew wszelkim rokowaniom, przeżyć w godnej, pozazdroszczenia kondycji, kolejnych kilkadziesiąt lat fizycznego bytowania. Oddawali się przy tym sumiennie pracy zawodowej. M. Sieradzki był bibliotekarzem i pedagogiem, polonistą, co wyjaśnia imponującą liczbę lektur, na jakie powołuje się w swojej pracy.
S. Górski natomiast instruktorem ćwiczeń relaksująco-koncentrujących oraz bioenergoterapeutą pracującym z pacjentami zarówno w publicznych placówkach zdrowia, jak i w swoim gabinecie. Jego sylwetkę prezentowano zresztą w nieznanoświatowym poczcie halerów polskich w 1993 roku. Czyż trzeba więcej, aby uznać dokonania i postawy obu tych ludzi za wzór? Zwłaszcza biorąc pod uwagę smutną rzeczywistość, w której jesień życia, nawet jeżeli trwa długo, powszechnie niestety kojarzona jest z chorobami i z niedołężnieniem. Tu pewna dygresja. Biorąc pod uwagę obrany przez bohaterów tej publikacji model budowy zdrowia i osiągnięcia długowieczności, z zastrzeżeniem, że niekoniecznie musi on być jedynie słuszny, chodzi o to, że w ich przypadku wspaniale się sprawdził. Niepodobna pominąć dokonań innej, dzisiaj już niestety praktycznie zapomnianej, a wybitnej postaci, jaką był Apolinary Tarnawski, żyjący w 1851 do 1943. Doktor medycyny, który po wyzdrowieniu z ciężkiej choroby za pomocą metod naturalnych założył pod koniec XIX stulecia w miejscowości Kosów na Huculszczyźnie, podówczas należącej do Polski, zakład przyrodoleczniczy, gdzie podstawą kuracji była dieta wegetariańska. Głodówki, ruch i metody hydroterapeutyczne według znanych zaleceń księdza Sebastiana Kneipa z Bawarii. Zakład ów, prowadzony przez doktora Tarnawskiego aż do wybuchu II wojny światowej, zyskał sobie w tamtych czasach niezwykłą sławę, a Kosów stał się jednym z najmodniejszych uzdrowisk w Polsce. A przecież nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo istotnej sprawie, a mianowicie o pierwiastku duchowym i etyczno-moralnym, jaki okazał się niezwykle istotny w ścieżce życiowej obydwu autorów i który przebija z kart ich prac. Ba, można rzec, że przesyca je i tworzy jak gdyby klamrę rozważań wykraczających wyraźnie poza aspekt czysto fizyczno-zdrowotny. Nie dziwi zatem, że obydwaj tak często oddają głos i cześć mistrzom duchowym, mędrcom i twórcom, filozofom wschodu oraz zachodu, powołując się na etyczne prawidła wszelkich religii i ich wykładnię zawartą w kanonicznych księgach, jak i moralne nauki świeckiego humanizmu. Również szeroko rozumiana sztuka medytacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym, zajmuje się w wymienionych książkach poczesne miejsce. Gorzkim paradoksem jest to, że ze względu na powoływanie się na dorobek orientalnych systemów filozoficznych i mistycznych, obydwaj autorzy, mimo iż oddają należny szacunek nauce Jezusa Chrystusa, dziś przez tyleż krzykliwych, co duchowo-miernych, tak zwanych prawdziwych chrześcijan zostaliby niewątpliwie uznani za niebezpiecznych wywrotowców, a może nawet godnych napiętnowania sekciarzy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, wystarczy przypomnieć sobie publikacje różnych fanatyków jedynie słusznej religii na temat wegetarianizmu czy hatha-jogi, z którymi na łamach chociażby Nieznanego Świata nieraz już polemizowano. Niejednokrotnie zastanawiałem się, jacy ludzie budzą, a raczej powinni być budzić autentyczny podziw i uznanie, być wzorcami postępowania na ścieżce życiowej. I Makary Sieracki, i Stanisław Górski reprezentują siłę ducha i samodyscyplinę we wszystkich aspektach ciała i umysłu oraz, co ważne, niezbędną autentyczną pokorę, a jednocześnie swoistą charyzmę, mogą być uznani za takie właśnie wzorce. Nawet jeżeli w ich książkach pojawiają się wątki światopoglądowe, z którymi niekoniecznie trzeba się zgadzać. Bezprzedmiotowe są przy tym dywagacje, czy z tak zwanego ogólnego punktu widzenia największy szacunek należy się osobom uczciwym i nieskazitelnym moralnie, czy też demonstrującym pokonywanie własnych słabości i ograniczeń, albo ofiarom i poświęcającym się w różny sposób dla innych ludzi, a wreszcie wznoszącym postęp, tudzież poszerzającym granice poznania i dokonań naszej cywilizacji, badaczom, odkrywcom, wynalazcom, pracowitym twórcom. Jakie bowiem kryteria wartościowania mogą tu być zastosowane? W czasach, kiedy bohaterami mas mediów są od dawna kreatury z kręgu politykerstwa i celebrytyzmu, przepraszam, ale mi się język przykleja,
Jakie bowiem kryteria wartościowania mogą tu być zastosowane? W czasach, kiedy bohaterami mass mediów są od dawna kreatury z kręgu politykierstwa i celebrytyzmu, rozmaite bezwartościowe indywidua o takich osobach jak M. Sieracki i S. Górski nie wolno zapominać, a już na pewno nie w kręgach związanych z pogłębianiem duchowości i autorefleksji. Na zakończenie chciałbym wyrazić pewną opinię, która jest wyłącznie moim subiektywnym poglądem, wynikającym z odczuć, a nie z osobistego poznania i obiektywnego osądu, którego nie byłem w stanie doświadczyć, a który mogą zweryfikować inne osoby. Odnoszę otóż wrażenie, że jeżeli chodzi o szeroko rozumiane środowisko osób związanych z różnymi aspektami duchowości, a także psychotroniki, healingu i tak dalej, w tamtych czasach, mniej więcej od przełomu lat 80. 90. panowały wśród nich większa spójność i wzajemne zaufanie, skłonność do współpracy i altruizmu, nie zaś merkantylizmu, słowem mniejsza interesowność, a także skromność. Być może wynikało to z faktu, że nie tak łatwo było wówczas działać na tym polu i prezentować swoje poglądy na forum publicznym. Kto mógł przewidzieć najpierw otwarcie się rynku prasowego, a potem eksplozję internetu, który przyjmie wszystko, co chcemy napisać? Owszem, także i wtedy istniały w tych kręgach egoizm, rywalizacja, finansowe ciągoty, czy wręcz oszołomstwo i mitomania. Niestety trudno oprzeć się wrażeniu, że cechy te obecnie spotęgowały się, a szkoda. Także nie chciałbym, byście państwo opacznie zrozumieli dzisiaj. Może nie tak powinienem ubrać to w słowa, bo jeżeli mi na czymś innym zależy, to powinienem ubrać to zupełnie w zupełnie inne słowa. Powiem tak. Zależy mi na tym, żebyście państwo zrozumieli intencje tego dzisiejszego mojego programu. Mówiliśmy o finansach, ale w takim aspekcie bardzo szerokim, o należytym miejscu tych finansów. Nie traktowali finansów samych z siebie jako zła, tylko jako elementu, który można wykorzystać. I od tego, kto jak go wykorzystuje, taki obraz w naszej rzeczywistości one przyjmują. Życzę państwu, żebyście stali się joginami własnego życia, żebyście kształtowali własne życie na obraz i podobieństwo tego, jakim chcecie, aby ono było. Abyście mogli to robić w spokoju, niezależnie od tego, co się dziać będzie na rynkach światowych i międzynarodowych, w finansach i w nich przede wszystkim. Proponuję, żebyście naprawdę bardzo głęboko się zastanowili nad tym, gdzie sobie kupić swój własny hektar ziemi. Możliwości prawnych jest naprawdę bardzo wiele. Jeżeli ktoś tylko będzie chciał, drogę dojścia do tego celu sobie znajdzie. Naprawdę warto mieć swój własny hektar, warto o niego zadbać, bo tam zawsze sobie wykopiecie głębszą, płytszą dziurę w ziemi i będziecie mieli wodę. Posadzicie ziarnko i się nakarmicie sami, wykarmicie swoją rodzinę. Dzisiaj hektar ziemi pod Białymstokiem kosztuje mniej jak metr kwadratowy mieszkania w Warszawie. A wszyscy jak ćmy lgną do światła i lecą do błysku lampy, lecą do tych wielkich miast, nie wiem po co. Po to tylko, znaczy ja nie wiem, no możemy się domyśleć, tak? Dla lżejszego życia, łatwiejszego życia, ale czy to tylko o to chodzi, czy na tym życie polega? Dlatego łatwiejszego, lżejszego życia gotowi są ludzie zrezygnować z własnej etyki, z własnego kręgosłupa moralnego i z bardzo wielu elementów. Czy to jest ta cena? Czy o to wam chodzi? Czy takiego lepszego życia chcecie dla swoich dzieci? Dlatego zadbajcie o to, aby ta przyszłość mogła kwitnąć w czymś, czym Anastazja nazywa przestrzenią miłości. Dzisiaj mówiłem o Robercie Kiyosakim i o tym,
aby w waszym życiu zagościła postawa jogina taka, jaką mieli odwagę wprowadzić do swojego życia zarówno pan Makary Sieracki, jak i Stanisław Górski. Podejrzewam, że mało kto o tych ludziach wiedział. Ja dzisiaj wymieniłem również książki, jakie napisali. Jedna, Polski jogin, druga, Życie bez chorób. One są obydwie do nabycia w księgarni, tak samo jak książki akurat Roberta Kiyosaki, Biedny, bogaty ojciec, nie znajdziecie w księgarni Nieznanego Świata, ale to są książki, które naprawdę warto przeczytać, skonfrontować i wyciągnąć z nich wnioski dla siebie. Życzę Państwu, abyście stali się joginami we własnym życiu. Na tym dziękuję. Zapraszam za 2 tygodnie. Za tydzień mnie nie będzie, bo znowuż jadę na szkolenie. Chyba że wrócę w miarę wcześniej, ale to jest raczej wątpliwe. W każdym bądź razie zapraszam za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie myślę, że wrócimy już do witamin. W takim kompleksowym ujęciu będziemy mówili o tym, o czym już wspomniałem, czyli CBA, Centralne Biuro Antydegeneracyjne. Dziękuję Państwu za usłyszenie. Do zobaczenia i do usłyszenia.